Ach, idziemy sobie do Biedroneczki, jest gazetka. Gazetki nie ma, tylko spożywka, ale to nic. Chodźcie. Gdzie są czerwone? Co to żadnego czerwonego nie ma? Dobra, jest, czekajcie. Przepraszam. Patrzcie, jeden jedyny, czekał na mnie. Siema czerwona, siema cenowego. Dobra, lecimy, co? Tutaj mamy jakieś krzaczki. 10 zł, tak tylko przejadę. Ja już je pokazywałam. To są różne, nie tylko róża, bo i co to jest? Nie malina, tylko Matko Święta, zapomniałam. Jak to się nazywa? Babo jedna, zapomniałam, wiecie? Dobra, nie było tematu. Może to wytnę, może nie. Nie, no na pewno puszczę. Agrest i cała reszta za 10 zł. Dobra, to już znamy. To nie chcemy, lecę dalej. Dobra, na lewo mamy jakieś takie kwiatuszki w takich ładnych doniczkach, ale ładne wiosenne doniczki, co? Chyba 15 zł, tutaj tak podają, chyba tak. W takiej doniczce zielonej, ewentualnie w różowej. Co to za kwiat? I tulipan, wiadomo, 13,99, dymka, ale nie mam ceny, także czytnik i naprzód. Ale tu wąsko, wiecie? No i pojawiły się jakieś drzewka owocowe, 17,99, patrzcie, o. Co my tu mamy? Czereśnia, brzoskwinia, 17,99 wszystko, jabłoń, lobo, morela wczesna, gruszka, śliwka, matko święta, wszystkie owoce. Te, co na drzewie rosną, nie? No. Dobra, i jakaś zielona roślinka. Nie mam tutaj, wiecie, jak przystanąć, bo to jest takie wąskie przejście. Ale może tylko tak najadę. Wszelkie te zielone roślinki. 41,99. O. Dobra, czerwony to stój. Ale boję się, że ktoś im go podprowadzi, wiecie, tak jak ostatnio. Bo nie ma nic koszyków. To już ludzie czekają w kolejce na koszyk. Dobra, to jednak go trzymam. Nie spuszczam z ręki. Nie wypuszczam z ręki, chciałam powiedzieć. Tutaj mamy takie doniczki. W sensie, kwiaty, 10 zł. I muszę się stąd ewakuować, bo nie mają jak ludzie przejść. Jeszcze takie krzaczki, ale nie mam jak tam podejść, bo tutaj zielone przeszkadza. No to tak sobie tylko łoczko nacieszymy i lecę dalej. Jakieś drzewko też wystaje, co to jest, jabłoń. O, dobra, dawaj czerwony, idziemy. Oj, przepraszam bardzo. Pana zdeptałam, przepraszam. Matko święta, ludzi depteż, kobieta. Nie wytrzymam. Haluksem, żeś przydeptała, to chłopaszy gwiazdki pokazała. Dobra, idziemy na koszyczki, chodźcie. Dobra, powiem wam, że tutaj chyba nie ma koszyczku. Nie no, były przecież. Nie jestem tutaj pierwszy raz, bo chyba trzeci. No aha, przypomniałam sobie, tutaj mają taki regał, ale to nic, przelecimy sobie i mają minus 70% od 18 do 20 na odzież, obuwie, akcesoria odzieżowe, na każdy produkt. Ale trzeba zakupić dwa. No dobra. No super, co? Minus 70? To jest okazja, co? No. Dobra. Co tutaj jest? Patrzymy. Zestaw do haftowania. Ciapeć. I tak sobie przelecimy. O. Różowy. I szary taki baranek. Ładny ten baranek. Może i ładny, wiecie? Tutaj jeden jedyny, ten kolorek. Wszystko wybrane. Jakieś kubeczki. Czyli tutaj trzeba by sobie pogrzebać, jak ktoś lubi. To proszę bardzo. To można. O. I gaciorek. A te gaciorki akurat fajne, takie łopci śludkie. Ale już je podnosiłam. To już nie będę ich podnosić. Ostro sprzęty do kuchni. Ale nie mam cen, także czytnik i naprzód. No jest minus 70%, także no na pewno jest okazja. Stolnice. I co tu jeszcze jest? Deski. Co to jest, bambusowa deska do krojenia? No okej, okay, jakieś okazje. Na pewno by tu wybrał. Tutaj coś dla dzieci. A to ile? Nie wiem. Czyli mamy wyprzedaż dzisiaj, dziewczyny. Minus 70%. Super, naprawdę. Mega. Jakieś miseczki. 11. Nie, to jest ścierka kochana.
Okej. O, i takie podkładki. Fajny przegląd świąteczny z Biedronki. W poprzednim filmie, także możecie sobie zerknąć. Mega fajne rzeczy. Tutaj jakieś leginsy. Czy tu jest tak? To jest po prostu wyprzedaż. Wszystko to, co było wcześniej pokazywane, dziewczyny, tutaj można sobie ogarnąć minus 70%. Także musicie zobaczyć swoje Biedronce, czy macie taką wyprzedaż. O, zobaczcie tutaj dalej. Spodnie. Czyli fajnie. Fajnie trafiłam, wiecie? Naprawdę. Tutaj jakieś butelki. Czyli jak na przykład nie macie swojej Biedronki wyprzedażowej, no to teraz zobaczcie, jaka jest okazja. Bo w normalnej Biedronce można sobie strzelić na minus 70%. Nie wiem, co to jest. W sensie, no widzę, że sznurek, ale co to się kupuje w całości? Na jak? O, takie kolory. Nie mam ceny, czy tymi naprzód. Także lecimy dzisiaj, dziewczyny, wyprzedaż. Biedronka, wyprzedaż. O, takie formy, blachy. Różnego typu, nawet takie i takie, większe i mniejsze, zobaczcie. To wszystko trzeba do czytnika brać, bo dzisiaj jest wyprzedaż w Biedronce, nie ma cen. Może i są, ale nie, no nie ma. Co bym dogadać, jak nie ma, nie? W sensie, no tu jakiś klucz, kompresor, no to na pewno nie są te rzeczy. No, to nie będę tutaj podawać tych cen. Ale jest okazja w Biedronce. Od kiedy to? Czy to jest? Od 18 do 20. Nie wiem, który jest dzisiaj, ale dzisiaj mamy wtorek. Przeglądy są na bieżąco, dziewczyny. O. Co prawda wczoraj nie było, także wybaczcie. Ale czasami są takie dni, że się po prostu nie da. Tutaj mamy bieżniczek. I podkładki. I więcej podkładek. I to też jest wszystko na wyprzedaży? Nie, co tutaj obejmuje? Odzież, obuwie, akcesoria, odzież, obuwie. Aha, czyli Wielkanoc nie. No to nie lecimy tej Wielkanocy, bo ja podnosiłam ostatnio. Chyba, że będzie coś, czego nie oglądaliśmy. Ta kurka jest fajna. To jest chyba indoor, nie? Ma takie dwa te. Tak? To jest indoor? No nie wiem. I bieżniki. Akurat tam, w tamtej Biedronce nie było bieżnika. A tutaj zobaczcie, jaki wysyp. Jest cena tego bieżnika. Nie ma, czytniki naprzód. No dobra. To chodźcie, że tutaj sobie zobaczymy. O, jakie sprytne koszyczki. Zobaczcie. Ale to nie wszystko, bo tu jest więcej koszyczka. O. Tak wam szybko pokażę, czekajcie. Było tam coś widać? Takie fajniutkie, sprytniutkie koszyczki. Ale nie mam ceny, ale tu jest czytnik i zaraz sobie sprawdzimy. Gdzie tu jest ten kod? Dobra. Przepraszam? Chodźcie sobie sprawdzimy. Jajka natrzaskane, patrzcie, jakieś okazje czy coś tam. Kurka jaka? Siłkowa. No, cena. Sprawdzanie ceny. Ceny brak. Bo źle pokazałam, wiecie? Jak to się robi? Babo, głupia, nie umiem, wiecie? Matko święta. Dobra. No nie da rady. Nie podam wam ceny. Serio? No serio, zobaczcie. Albo czytnik coś jest zepsuty. Podobno wiecie, że to z tego siłkowego są jajka zdrowsze niż z wolnego wybiegu. Ja zawsze kupowałam z wolnego wybiegu, ale gdzieś czytałam ostatnio, że powinno się jednak kupować to ze siłkowego. Bo tam chociaż jest kontrola, co ta kura je, a tu na tym wolnym wybiegu to podobno... O, jest, dobra, koszyk wielkanocny, 19,99, chyba, że się babo głupot naczytałaś, no nie wiem, wiecie? Piszcie, co polecacie, siłkowy czy z wolnego wybiegu? Najlepiej to ze wsi, nie? No. Takie jajka z jakiegoś rynku, czy jak? Ojejku, takie jajeczko to było garno, co? Teraz to jajka w ogóle smaku nie mają. Ale dobra, skończmy z jajkami, lecimy dalej. Ale to wszystko było, wiecie, podnoszone. Koguty, wszystko było. Dobra, to nie będę powtarzać, bo po co? Kończymy, dziewczyny. Jest wyprzedaż, 6 zł, takie różne. Aha, dobra, czekajcie, bo tutaj jeszcze widziałam kołdry i nie kołdry, koce dekoracyjne, to może przypomnę. Wymiar, gdzie tu jest? Gdzie tu jest wymiar? A nie, mam wymiaru, bo ślepa babu jesteś, musi być. Dobra, nie widzę, wiecie, 150 na 200, taki kolor. Ewentualnie taki. Bardzo ładne są te koce. Mega miłe w dotyku. Do tego były jeszcze poszewki, poduszki. Ale to wszystko w poprzednim przeglądzie. Możecie sobie zerknąć. O, tutaj te kołdry, poduchy. Wszystko było pokazywane, dziewczyny. Nadal dostępne w Biedronce, także jak nie widziałyście poprzedniego przeglądu, to oczywiście zapraszam. Prześcieradła. Dobra.
papier kseru, ciekawa jaka cena. Mówię, że zawsze była dobra cena, ale nie widzę. Zapuszczam żurawie, ale nie widzę. A jest, 13,99, dobra. I jeszcze tutaj takie jajeczka sobie podejrzymy. I tymi jajami kończymy, dziewczyno. O, takie. Tutaj coś dla dzieciaków. Dobra. I kurczaki czerwone. I kurczaki, patrzcie. Podnosiłam je. To co, bo powtarzasz, ale tych nie było, nie? No nie było. Dobra, dziewczyno. Kończę. Kończę, ale jeszcze leci. Łoczko cieszy. Co zrobić, no? Dobra. Idę. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Już wychodzę, dziewczyna, ale dorwałam jeszcze jakieś gaciorki. One też są na wyprzedaży. Zobaczcie. Jedne, jedyne. O, to jest akurat w rozmiarze L. Także no, trzeba w każdej Biedronce sobie sprawdzić. Tak się prezentują. O, więc może jeszcze wyjmę. Łaczka nacieszymy. I idę. Cześć. Dobra, tak powiem wam, że przyleciałam szybko tą pościel. To jest świąteczna, to są gąski. Nie wytrzymam. Dla dzieciaków taka fajna pościel. A tak wiecie, przyleciałam szybko, bo się podjarałam tą wyprzedażą minus 70%. Wymiar tej pościeli 160 na 200 i poduszka 70 na 80. Jaka gąska. A z gąską to się witał. Tak, witał się, witał. Biedronce. Dobra, pamiętacie, kojarzycie? Gdzie to było? Na wyjeździe. Co to było? Jantar chyba. W jantarze te gąski były. Dobra, idź babo, idę, cześć. Dobra, tak kusi mnie ta gazetka. Czy na pewno ja dobrze sprawdziłam? Tak, spożywka, więc gazetka spożywcza u Ani na kanale.